Witam Państwa. Naszym gościem jest Bartosz Suwiński, prozaik, poeta, eseista, krytyk literacki. Witam Cię, Bartku. Dzień dobry, kłaniam się. Spotkaliśmy się, by porozmawiać o Twojej najnowszej książce pod tytułem Terpentyna. Jest ona szczególna z wielu względów, ale na pewno wyjątkowa dlatego, że są to zapiski czynione, można tak rzec, na gorąco w czasie Twojej walki z chorobą nowotworową. Czym dla Ciebie wtedy stało się słowo? Czy było tarczą, czy zmagałeś się z jego niedoskonałością? Bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się, że po części i było tarczą, a z drugiej strony musiałem jakoś się uporać ze swoim niedoskonałym operowaniem i umiejętnością bycia w języku polskim. Natomiast bardzo szybko zdałem sobie sprawę, w pierwszych dniach, ja na własny użytek nazywam sobie roboczo te swoje fragmenty prozą szpitalną, szybko zdałem sobie sprawę, że być może spotyka mnie doświadczenie, które będzie polegało na tym, że moje życie bierze zakręt, który nie wiadomo gdzie mnie wyniesie, natomiast za tym rogiem, za tym zakrętem będzie świat, który być może wymagał będzie ode mnie innej artykulacji, czyli liczyłem trochę naiwnie i w sumie to był, tak mi się dzisiaj wydaje, potrzebny mi wtedy idealizm. Liczyłem na to, że mój język również przeżyje jakiś rodzaj wtajemniczenia i dotnę rzeczy krańcowych w taki sposób, którego do tej pory nie znałem, który nie był mi przede wszystkim dany, ale też wyjaśnienie jest bardzo banalne, bo nie chciałbym w żaden sposób dorabiać do tego ideologii. To, co mówią ludzie, jak brzmią i anonsują się w języku polskim, interesuje mnie chyba od zawsze. I zarówno interesuje mnie to, jak ludzie mówią i co ludzie mówią. Wszyscy żyjemy w języku polskim i wydaje się, że ta mowa ojczysta jest takim wszystkim nam wspólnym mianownikiem, doświadczeniem. Więc to mi się wydawało ważne i zwyczajnie, jeżeli się ma godziny, które się spędza w kolejkach, w rozmaitych poczekalniach, czy takich miejscach szpitalnych, które no, nie budzą jakoś naszej euforii i radości, to takie słuchanie ludzi, to o czym mówią, było jakąś taką próbą, albo przynajmniej umiejętnością zestrojenia się z chwilą teraźniejszą, czyli tak jakby te imiona chwil, które tam składały się na ten czas, takiego doświadczenia, które chciałoby się wyrugować, albo o którym chciałoby się zapomnieć, dzięki tym ludziom i opowieściom wydawały się być bardziej znośne. No właśnie, te Twoje zapiski to taka relacja z drugim człowiekiem i relacja tej drugiej osoby. Właściwie mało tam spotykamy Twoich wewnętrznych wynurzeń, przeżyć. Piszesz językiem bardzo oszczędnym. Kim dla Ciebie w tym czasie staje się drugi człowiek? Czy jest tak, że literatura jest ważniejsza, czy może właśnie ta druga osoba? Wydaje mi się, że nigdy literatura nie jest ważniejsza niż drugi człowiek i chyba nigdy też literatura nie przebije żadnej fabuły, która gotować może albo ma na podorędziu życie dla nas, dla naszych bliskich, dla ludzi, których znamy, bądź też nie, bo różne słyszymy historie. Natomiast wtedy sobie pomyślałem, że na takim podstawowym poziomie jedyne, czym dysponujemy, to słowo, że potrafimy być jedynie sobą w języku, że ten język, zawsze o tym myślałem w taki sposób, a wtedy sobie też jeszcze bardziej uświadomiłem, że czy ja czuję się na przykład człowiekiem, który żyje w rozległych przestrzeniach. Czuję się takim człowiekiem, ponieważ codziennie z dbałością i pieczołowicie dbam o to, żeby za sprawą słów poszerzać przestrzeń własnego życia. Jest to dla mnie bardzo ważne. Uważam, że rezygnując z języka i z takiej pracy z własną wrażliwością, skazujemy się na takie endemiczne miejsca i takie pokoiki, gdzie nikt nie otwiera okien i zwyczajnie nie ma świeżego powietrza. Albo nie mówimy we własnym imieniu, albo nie chcemy siebie opowiedzieć we własnym imieniu, posiłkujemy się frazesami, dzisiaj już na jakąś przemysłową skalę, emotikonami, memami. W gruncie rzeczy dzisiaj wydaje się, że prawdziwa rozmowa i komunikacja stała się wymianą widmowych śmieci w dużym stopniu, bo pomyślmy sobie, ja sobie ostatnio zadałem takie pytanie, zrobiłem sobie taki bilans, czyli po całym miesiącu spojrzałem do swojego telefonu, który jest nieodłącznym dzisiaj atrybutem nas wszystkich i pomyślałem sobie, ile w ciągu tego miesiąca na tych wszystkich komunikatorach czy platformach, z których korzystam, dostałem takich wiadomości, bez których bym się nie mógł obejść, które dały mi do myślenia, które mnie z czymś skonfrontowały i jednym słowem
wymagało ode mnie jakiejś wewnętrznej interwencji czy pracy. I okazuje się, że włączając to we wszystkich, najbliższych rodzinę, że w gruncie rzeczy co my sobie wysyłamy? Śmieci. Jakieś filmiki, jakieś obrazki, które staram się coś komentować i gdy tak naprawdę odcedzimy to wszystko i dokonamy takiej zwyczajnej selekcji, to się okaże, że w ciągu miesiąca być może, gdybyśmy zrezygnowali z posiadania telefonów i w ten sposób się nie komunikowali, to nic by się wielkiego nie wydarzyło. A tam jednak trzeba było się zakotwiczyć w drugim człowieku i w takim pierwotnym i podstawowym sensie po prostu byliśmy wszyscy ludźmi z takimi wyrokami, że no los nas skazał na doświadczenie choroby, które no nie możemy mieć pretensji do losu, że akurat się z nim teraz zmagamy. Musimy jakoś sobie to zracjonalizować i starać się w tym wszystkim być, również nie ciążyć innym, bo to jest niedobra postawa, kiedy smucimy swoich bliskich ponad miarę, ja tak uważam. To w ogóle jest wielka lekcja, którą z poezji w ogóle, szczególnie nawet polskiej, dwudziestowiecznej, tej największej wyciągamy. Więc pomyślałem sobie, że to jednak jest prawda, że w takich sytuacjach prostych gestów, kilku słów, kiedy siedzi ktoś, kto jest w podobnej sytuacji, ale dzielicie na przykład z tym kimś 40 lat, ale jednak przynosicie sobie jakiś rodzaj ulgi, jakiś rodzaj radości. Nie wiem, siedzimy sobie na oddziale, nagle wchodzi pan, który trzyma w ręce małe Miłosz Jana, Renaty Gorczyńskiej. No i no powiedz mi, czy to nie jest sytuacja, że aż cię korci, żeby się do niego odezwać. Widzisz, mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, bo to były takie sytuacje wręcz zdumiewające i nagle jest takie przełamywanie takiej niechęci, bo jednak każdy, jak się dowiaduje, że jest chory, to ma takie poczucie, że los go oszukał, że niesprawiedliwie go życie potraktowało, że dlaczego mnie to spotkało. I pamiętam, ja też tego doświadczałem, że w tych pierwszych dniach po prostu wyobrażasz sobie, że wszystkich to dotyka, tylko nie ciebie. Bo ty właśnie ty jeden na to nie zasłużyłeś, chociaż nie zdziwiłoby cię, gdyby to dotknęło nawet najbliższych ci osób. No. Choroby się zdarzają wszystkim, prawda? Natomiast tam podczas tych wielu godzin, ja bym powiedział takich jałowych dryfów, kiedy każdy starał się, żeby jakoś tych naszych lądów nie podmywały jakieś, powiedzmy, takie druzgocące fale, po prostu byliśmy sobą w zwyczajnych, prostych historiach i nawet muszę powiedzieć, że po raz pierwszy sobie wtedy pomyślałem, że nawet konwencjonalne ujęcia, czy najprostsze rzeczy, nawet wulgaryzmy, okazywały się takimi elementami, które jednak ludzi ku sobie zjednują, a nie odwrotnie. Ten czas na pewno, zresztą z tego co mówisz wynika, prowadził do przewartościowań. Wiadomo, że taki czas jest czasem przewartościowań. Czy zrewidowałeś także swoje podejście do literatury, tak jak do drugiego człowieka, czy na przykład zacząłeś czytać rzeczy weselsze? Wiesz co, dzisiaj z perspektywy tych kilku lat, trzech, czterech, okazuje się, że się, wiesz, niczego się nie nauczyłem i to jest takie, nie wiem w zasadzie, i śmieszne, i nieśmieszne, bo pamiętam, że od razu się z sobą umówiłem i jak wracałem w ogóle ze szpitala, to miałem, pierwsza myśl była taka, sobie zdałem sprawę, że jednak nie dosyć mocno się angażowałem w lekturę, bo nagle sobie, nie powiem tego publicznie, ale sobie tak wylicytowałem w głowie i taki sobie stwarzałem katalog, listę klasyki, której nie przeczytałem, wiesz, i tak sobie pomyślałem, ale to jest smutne, teraz nie będę, być może nie będę miał już czasu i sobie tak te nazwiska wszystkie przypominam. No i pamiętam, że w takim normalnym akcie pomyślałem sobie, że właśnie to jest taki moment, wiesz, cezura, takie doświadczenie, które skłania cię bądź obliguje cię do tego, żeby rozpisać jakiś nowy porządek. I pamiętam, że do dzisiaj stoją te wszystkie kubki, że ułożyłem sobie w takiej kolejności całego Alberta Camus, całego Emila Ciorana, Sartra, ułożyłem sobie całego Stendala, Prusta, Becketa, Joyce'a, Herzoga, Hermana Hessego, Tomasza Manna i paru tam jeszcze innych autorów. I powiedziałem sobie wtedy, taki pakt zawarłem ze sobą, że jeżeli wyzdrowieję i będę zdrowy, to dosyć gonienia za nowościami, dosyć sabotowania się kolejnymi tekstami, przecież, które nie mogę cały czas nabierać się na to, że każda książka jest arcydzielna, jak nam dzisiaj mówią blerby na okładkach i nieprzeczytanie jej będzie doświadczeniem, które mnie w jakiś sposób poczuje się, nie wiem, uboższy bądź zubożeje mnie. Nie, nic z tych rzeczy. Że warto po prostu wracać pod te strzechy, które dobrze znamy. Warto, nie wiem, czytałem na przykład Czarodziejską górę w liceum i pamiętam emocje, jakie mi towarzyszyły i pamiętam jakąś dyskusję z moim przyjacielem, że ja się zarzekałem, że jestem Settembrinim, a on, że jest naftą i dzisiaj nawet nie wiem, o co chodziło. Mgliście w ogóle pamiętam te postaci i pomyślałem sobie, że tyle czasu człowiek zajmuje się być może nieistotnymi rzeczami, że to jest właśnie taki moment, który uświadomił mi, że jednak czas
nie jest po prostu domeną nieskończoności, tylko że również jest żywą materią i że ten czas się stale odlicza na naszą niekorzyść, czyli po prostu żyjąc umieramy i każdy z nas jest dostarczająco stary w każdym momencie swojego życia, by po prostu umrzeć, więc dokonałem sobie takich przewartościowań i podjąłem wtedy takie decyzje, że przygotowałem sobie płyty. Postanowiłem nie kupować już nowych płyt i nie gonić tak za nowościami i przygotowałem sobie klasyczną muzykę, rzeczy, które będę nadrabiał, głównie chorały gregoriańskie, jak tam sobie zacznę porządkować te swoje renesansowe doświadczenia, sobie to wszystko wizualizowałem i tak dalej, i tak dalej. Do momentu, kiedy nie wyzdrowiałem, bo jak wyzdrowiałem i poczułem się lepiej, to wszystko, co uważałem wtedy za takie patologiczne, straceńcze doświadczenie lektury i takiego ciągłego pożerania kolejnych kontekstów, taki nieustanny apetyt, żeby uczynić się sumą tego wszystkiego, co się robi, czyli trzeba jak najbardziej intensyfikować, bo miałem takie złudne poczucie, że to mnie jakoś będzie wysycało, że będę mógł jakby dalej te konteksty donosić dalej i o nich z łatwością mówić. I wydawało mi się, że żyję na sposób niehigieniczny, natomiast wyzdrowiałem i ze zdwojoną siłą zacząłem robić to samo. Czyli? No, więc nie wyciągnąłem chyba z tego większej nauki i cały czas, nawet wiesz, w ostatnich dniach mam do siebie takie pretensje, bo jestem w takim momencie, że się zakorkowałem. Mam taki rodzaj stuporu, impasu wewnętrznego, czyli mówiąc wprost, mam w tej chwili gdzieś 25 przeczytanych książek, kilka rozgrzebanych na biurku i wiesz, od miesiąca z okładem nie jestem w stanie nic o nich napisać. I nic mi się nie składa. I znowu mam takie poczucie, że być może znowu po prostu się za bardzo deprymuję tymi treściami, no bo jednak nasza wrażliwość i nasza głowa nie jest jakimś wielką halą, gdzie można upchnąć wszystko po każdy kąt, tylko trzeba jakoś kanalizować te doświadczenia, a sama wiesz, bo zajmujesz się literaturą. No zadajmy sobie pytanie, ile w ostatnim roku przeczytałaś krzepiących książek, które miały krzepiącą fabułę, ale taką naprawdę, która zostawia cię z jakimś takim po prostu żarliwym optymizmem, że chcesz go opowiedzieć innym. No, dużo jest takich książek? Mi się wydaje, że promil. Raczej nie. A już w ogóle czytanie poezji to jest nieustannym wystawianiem siebie na takie cięgi i razy, jakie się dostaje od strony rzeczywistości. Są ludzie, którzy to lubią, no ja to lubię, nie będę teraz utyskiwał i mówił, że czytanie wierszy jest czymś, jakąś smutną koniecznością, bo nie, jest wspaniałą przygodą poznawczą i ciągłą lekcją uważności, detalicznego widzenia, ale to się również odbywa za jakąś cenę i warto sobie czasami o tym pomyśleć, bo bardzo często jesteśmy największymi wrogami sami dla siebie i się destabilizujemy, chociaż szukamy tych wszystkich przyczyn i jakby początków, zalążków tych sytuacji w okolicznościach zewnętrznych, a to wszystko się tu zaczyna, sami jesteśmy sobie winni. Dziękuję Bartku za te wyznania. Jak Państwo słyszą, wyznania osoby, która przeszła ciężką chorobę, której śmierć położyła rękę na ramieniu, a jeszcze w dodatku literaturoznawcy, są niezwykłe. Dlatego zapraszam do lektury Terpentyny. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.